Poranek Radia TOK FM. Chciałem pana tak trochę mniej delikatnie podpytać. Wydaje się, że po prostu Kościół jest teraz słabszy. I najzwyczajniej w świecie, poza odruchem serca, nie ma żadnego powodu, aby nie zadzierać z Kościołem. Kościół cierpi na kryzys przywództwa. Po śmierci Jana Pawła II nie wyłoniło się ani zbiorowe przywództwo w Kościele, ani nie pojawiła się żadna charyzmatyczna postać, która by wokół siebie skupiała większość katolików, ale to nie znaczy, że Kościół jest słaby w tym sensie, o jakim pan powiedział, bo Kościół jest silny swoją obecnością, no przepraszam, że tak powiem, w sercach i w duszach Polaków. Jesteśmy w po Malcie drugim najbardziej katolickim społeczeństwem. Jesteśmy w sensie moralnym, obyczajowym też społeczeństwem bardzo konserwatywnym i myślę, że raczej z tym powinni się liczyć politycy niż z humorami księdza proboszcza.